Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, 3 sierpnia. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem, Kamelia. Nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Cabrio, Światowy Dzień Musztardy, Dzień Arbuza i Międzynarodowy Dzień Alopecji. To jest taka choroba, łysienie plackowate. Przysłowie, pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. Przed nami 216 dzień roku, za nami 150 dni roku, wschód słońca 5:20, zachód 20:41. Dzień potrwa 15 godzin i 24 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 22 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 41 minut. Andreas Dei Gratia Episcopus Poznaniensis Ad Perpetuam Rei Memoriam. Tak zaczyna się dokument wystawiony w Poznaniu w 1443 roku, gdzie mieszczanie wielichowscy otrzymali od biskupa Andrzeja Opalińskiego jako dodatek do otrzymanych wcześniej nadań ziemskich dodatkowe obszary, które musieli wykarczować. Chodzi o ogrody. Jedną część, tę bliżej miasta w kierunku na Ziemin, mieli przeznaczyć na ogrody, a drugą część położoną od rzeki Obry w stronę dzisiejszej stacji kolei wąskotorowej na Łąki. Właściciele tych ziem musieli w dniu świętego Marcina, 11 listopada, opłacać biskupowi dwa kapłony. Biskup Andrzej zwolnił mieszczan z prac zaciężnych. W to miejsce musieli zapłacić podatek. Jeden wiardunek pół groszy płatny w dniu świętego Michała 29 września. Utrzymany również został podatek szosowy. Mieszczanie otrzymali prawo do ważenia piwa. Nie ma pewności, czy prawo ważenia piwa przysługiwało każdemu mieszkańcowi, czy też miastu jako takiemu. W tym samym dokumencie zostaje wymieniony pierwszy znany z imienia i nazwiska burmistrz Wielichowa Jakub Podlask, który w uznaniu zasług położonych w czasie lokacji miasta oprócz Łąki i ogrodu otrzymał kolejny ogród wolny od podatków i otrzymał również Łąkę. Od tej pory w mieście zaczęła osiedlać się ludność, która trudniła się handlem i rzemiosłem. Otrzymane łąki i ogrody pozwoliły im utrzymywać inwentarz dla własnych potrzeb. Poza miastem biskup blokował kmieci z wsi Wielichowo. Oni otrzymali 20 łanów ziemi, tak zwany łan flamandzki oraz łąki i ogrody. Obie grupy ludności podlegały prawu miejskiemu. Ponadto obie osady, wieś i miasto, posiadały wspólne władze. Biskup zwolnił mieszczan z wszelkich czynszów i robocizn na rzecz dworu. W zamian musieli płacić właśnie ten podatek. W dokumencie wymieniane są grunty należące do parafii, tak zwany folwark proboszczowski. Grunty położone w zwartym kompleksie stanowiły stałe uposażenie proboszcza lub kościoła. Andrzej Bniński, biskup poznański,
nadaje miastu ciałkowo zarośla rozciągające się za należącymi do biskupa rolami, zwanymi siedliska i łąki. I właśnie te grunty, te zarośla przeznaczono na pola i przeznaczono na łąki. Z 1564 roku pochodzi informacja o wsi Trzcinica, pisana, proszę Państwa, bardzo trudnym słowem – Trzcienicza. I ta wieś, leżąca w Kluczu Wielichowo, ma 12 łanów osiadłych, z których płacony jest czynsz po 56 groszy oraz po 3 ćwiercie owsa, 2 koguty i 15 jaj. Są też w Trzcinicy dwa łany sołeckie. Sołtysi dają 2 złote i należne służby. Wiecne, tak zwany podatek wiecny, płacą w owsie. W sumie z Trzcinicy dają 15 grzywien, 12 groszy i 3 miary owsa czynszowego oraz 24 koguty, 3 kopy jaj i owsa wiecnego. Z 3 sierpnia 1913 roku pochodzi informacja o Wielichowskim Banku Ludowym. Jest to reklama w gazecie Praca. 3 sierpnia 1929 roku w Wielichowie urodził się Zdzisław Krzyszkowiak, mistrz olimpijski z Rzymu. 3 września 1960 roku zdobył złoty medal w biegu na 3 km z przeszkodami. Lekkoatleta, biegacz długodystansowy, mistrz olimpijski, mistrz Europy, rekordzista świata. Tyle można powiedzieć o Zdzisławie Krzyszkowiaku. Jako dziecko był bardzo chorowity, przeszedł między innymi krzywicę. Wskutek tej choroby przejściowo przestał chodzić. Ukończył publiczną średnią szkołę zawodową w Ostródzie. Do reprezentacji Polski trafił w 1951 roku, trenował pod opieką Jana Mulaka, jednego ze współtwórców słynnego Wunderteamu. Na swoich pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w 1956 roku zajął w biegu na 10 tysięcy metrów miejsce tuż za podium. Przeszedł pozytywnie eliminację w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, jednak z powodu kontuzji nie wystartował w finale. Został pogryziony przez psa w wiosce olimpijskiej. Na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie w 1958 roku triumfował na 2 dystansach, 5 i 10 km. Występ w Sztokholmie sprawił, że został uznany przez działy sportowe agencji informacyjnych najlepszym sportowcem Europy. W 1960 roku podczas meczu lekkoatletycznego Polska-ZSRR w Tule ustanowił rekord świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami 8 minut 31 sekund i 4 setne sekundy, odbierając go innemu Polakowi, Jerzemu Chromikowi. Takich, proszę Państwa, mieliśmy wtedy lekkoatletów. W 1961 roku w Wałczu ponownie poprawił rekord świata na 3000 metrów z przeszkodami. Krzyszkowiak był także 13-krotnym mistrzem Polski na 5, 10 i 3000 metrów z przeszkodami oraz w biegach przełajowych. Po zakończeniu kariery sportowej zajął się turystyką i był przewodnikiem wycieczek zagranicznych. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a jego imieniem nazwano Stadion Lekkoatletyczny w Bydgoszczy. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Informacją na temat Zdzisława Krzyszkowiaka kończę kartkę z kalendarza z 3 sierpnia. Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam na nasz kanał na YouTubie, na Facebooka, na TikToka. Tam wszędzie mogą Państwo zobaczyć kartki z kalendarza, usłyszeć je, ale nie tylko kartki, bo jest tam również dużo informacji na temat działalności Centrum Kultury. Dziękuję i zapraszam na kolejny dzień. Pozdrawiam i do usłyszenia.